Siema, witajcie na kanale Ryba się chlapie. Dzisiaj opowiem wam historię o szamanie. Szaman jest przynętą, nad którą pracujemy od półtora roku i stwierdziliśmy, że rodzinny wyjazd na majówkę na Jezioro Żarnowieckie będzie idealną okazją, żeby w końcu wrzucić przynętę do wody, złowić tłustą mamuśkę i zakończyć pracę nad tym wzorem. Szybko rozłożyliśmy sprzęt. Tak, szybko, kurde, żeśmy siedzieli na tej przystani i ładowali tą łódkę z dobrą godzinę. Bo strasznie się podniósł poziom na rzece. Podniósł się poziom na wody, nie mogliśmy jej na początku zrzucić. Cały slip zalany, Paweł miał wody po drzwi praktycznie, żeby wjechać. Tak, samochód prawie utopiliśmy, no ale dobra, udało się zjechać i wypływamy. Pierwszy napływ zrobiliśmy, zaczęliśmy od 4 km. Zaczęliśmy, nie wiem, z 200 metrów od przystani, żeśmy odpalili dryf kotwa do wody i lecimy. Ja katuję muchówkę. Ja oczywiście szamana trzeba testować. Tak, Hubert męczy szamana. Paweł dużo zmienia na jakieś... Testował to, co miałem w pudełku. Tak, Savage Geary chyba głównie leciały do wody. Więc tak naprawdę mamy fajną sytuację, mamy trzy metody, nie? W sensie jamuchówka, duża guma szaman. I Paweł chyba na puls szada bodajże. Tak, i puls szad i te jeszcze soft foreplay, nie? W wodzie z... Więc bardzo, bardzo duża różnorodność. I lecimy. I po ilu godzinach? No, przez przeciągu godziny. Co zrobiłeś? Bo to jest ważne, co ty zrobiłeś. Co zrobiłem? No coś mi bo tak... żeśmy się już tak wyluzowali, nic nie brało, nic się nie działo. Tak, gadka szmatka, gadam o głupotach i coś mi tam w głowie zaświtało, że może nic się nie dzieje, to zmienię pracę. Przyspieszyłem. 5 razy zakręciłem kołowrotkiem, 2 razy szybciej niż normalnie i siedzi. Idzie w lewo, Paweł, przygotuj się. Szaman złowi pierwszą rybę. Ciekawe czy duża. Duża, bo nie mogę jej podnieść. A, nie to ładnie. To spokojnie, bez nerwów. Łapią od razu. O! No to pierwszy metr. Zajebiście. Do wody. Kurde, Maciek się cieszy. Zobaczcie, żeby nie było. Sama nie kurczę, dał radę. O skurczysy, jak pies. O mówiłem, kurwa, jak się podbiera kogo. Ale się trzęsę, ja pi... Ale się trzęsę, nie wiem czy ją wyhaczę. Troszeczkę się musimy pochwalić, bo szaman ma jedną naprawdę zajebistą rzecz. Przy szybkim zwijaniu i bardzo szybkim prowadzeniu nie wywraca się. Nie wywraca się robi... na bok, mimo tego, że praktycznie nie trzeba mu dawać obciążenia. Nie robi kółek, tylko sobie bardzo ładnie radzi z tą szybszą pracą, a jednocześnie, co jest rzadkie dla takich przynęt, pracuje w opadzie. Tak, ładnie też pracuje w opadzie. Jest w ogóle niesamowicie pod tym względem ma
z reguły przyjęte, no, mieliśmy to w głowie, żeby to fajnie, jakby to wyszło, no ale wiadomo, że ciężko coś uzyskać zawsze za pierwszym razem, a wyszło nam za pierwszym razem naprawdę tak, że guma będzie mega uniwersalna. Praca jest taka, jaka miała być szamana. Czyli? Czyli jak go sobie wymyślałem, no to tak sobie myślałem, że ogon aż przekręcał się o 270 mniej więcej stopni, co potem się przekłada na ładne bujnięcie korpusu. Także ogon pracował szybko, fajnie, a korpus tak trochę wolniej niż te klasyczne duże gumy. Żeby tak powoli lusterkował z jednej na drugą. No i wyszło za pierwszym razem. I jak... No nie za pierwszym, bo to... Chyba czwarta guma. A ten model jest... Zrobiliśmy go troszkę inaczej. Poprzednie chodziły klasycznie szczupakowe, wszystkie duże gumy, a ten chcieliśmy zrobić taki, żeby troszkę inaczej pracował. I wyszło idealnie. Bardziej się cieszę z tego, że złowiłem na szamana, niż z tego, że miała 114 i poprawiłem rekord życiowy. Kończymy pierwszy dzień na żernowcu, co było klasycznie, można powiedzieć. Wynikiem 114. Jedna ryba, jedno branie. Jedno branie. Dwa brania, bo jeszcze druga guma pocięta też. Dwa brania, jedna odprowadziła, czyli trzy ryby, cztery się ogólnie pokazały, jedna mniejsza. Ale klasycznie po żernowieckiemu, czyli... Rasa dużo. Rasa dużo i na tym kończymy dzisiejszy dzień. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, bo to nas motywuje do tego, żeby nagrywać filmy. A jeżeli chcecie wiedzieć, co nowego się dzieje, kiedy oddamy wasze ręce szamana, no to subskrybujcie kanał, będziecie wtedy na bieżąco. I Facebooczek, tam najwięcej informacji ogólnie będziemy wrzucać. Trzymajcie się. Hejo.